Ja byłem grupowaniu żywiciela kompanii Żbik. I 31 po zakończeniu powstania dostałem się do niewoli. Przez Fort Bena Pruszków do obozu w Artengrabów. A jak pan wspomina pierwszy dzień wybuchu powstania warszawskiego? Jak pan to się była godzina 12. Myśmy mieszkali na Suzina, na Żoli Bożu. A powstanie przypadkowo miało być o godzinie 5. Na Felińskie, na Krasińskiego. Powstańcy już część już było. Z bronią. A ja miałem wolną zmianę w straży. Przyszedłem i jadłem obiad. Ciotka przyrządziła. I w tym momencie strzelanina. Godzina 12. Zaczęła się wojna. 50 metrów. Nie całe 100 metrów od Suzina. No to przerwałem to. Mój kolega był właściwie taki. On mną kierował, bo był starszy o 2 klasy. Podleciałem do niego. Ale ja już miałem pistolet. Co prawda mały FN 16 taki, ten pistolet i już myślę sobie, jak się zaczęło. Bo pan wie, że NSZ był niechętnie był za powstanie. Tak, tak. Dopiero jak wybuchło, no to się wyłączyli. A tak to myśmy wiedzieli, że to może być niedobrze. No i było niedobrze, zapłaciliśmy taką cenę straszną. Przecież potem w niewoli tam to młodzi ludzie. Ale dużo ludzi było, zwłaszcza wśród oficerów, było oficerów przedwojennych. I kto był, zdaje się, to dyrektor ZOO, Żabiński. Nie pan to pamiętam, ale nie pamiętam dlatego, że on bardzo ciekawe rzeczy opowiadał. I ZOO to tutaj jak było mniej zieleni, to żyrafy wyglądały z balkonu. Także, no i... Poleciałem, nie zastałem Leszka, on też Leszek Krusiewicz, nie zastałem go. Matka mówi, że za głowę się trzymał, to matka jedyna, mówi, poszedł. I tak się zaczęło. Zajęliśmy. Chcieliśmy, to nawet zajęliśmy, ale chcieliśmy zająć. Ale Niemcy już stały czołgi, ale co? Bez piatów, z bronią, z pistoletami. No i tak to się zaczęło. Potem to było stanowisko. CKR-u, żeśmy na rogu Krasińskiego i Felińskiego. Był tam bunkier Niemcy. I tam w ten bunkier.
się kabaret, pierwszy ranny, pierwszy krew, jaką widziałem, to był to nie pamiętam, jak on się nazywał, pierwszy ranny, to był ranny w bunkrze. Jak no Niemcy ostrzeliwali, oni już mieli pistolety na szlubę, karabiny na szlubę, MG, to był znakomita broń. Jak w serię po prostu to odpryskiem był ranny tu. Mhm. I pierwsza rzecz, to jak mu tam sanitariuszka robiła, to taki drobiazg, to, żeby nie było znać, bo nie powiedz Krzysztofie. No i potem był, a z takich ciężkich walk to był atak na Dworzec Gdański od strony Żoliborza. To nie przemyślałem. Bo potem dwie wojny, to co robić? Mhm. Grać w karty. No i tam był tak, że można było korzystać z boiska. Mhm. No to graliśmy w koszykówkę, w siatkówkę, piłkę nożną. No i dyskusje. To ja pamiętam, że dużo wśród oficerów było, nie byli za powstaniem. Mhm. Nawet ci rakowcy, nawet. A pan uważa, że powstanie warszawskie miało sens? Ja uważam, że nie. Bo ja sobie dobrze kalkulowałem, ilu wspaniałych ludzi zginęło, którzy potem byli bardzo potrzebni. I są potrzebni. Ale proszę państwa, straszna cena. Potworna cena zapłacona. I do dzisiaj przecież. Mhm. Jest ta dyskusja. No, ciekaw jestem, jak to będzie z tym, z tymi reparacjami. A czy z tymi Niemcami? Czy...